cześć, urzapin. No i cóż, w zasadzie będziemy teraz w najbliższych odcinkach krążyć trochę według tego festiwalu, o którym mowa była w ostatnim odcinku. Testowaliśmy jedno piwko, to teraz może zaproponuj mi coś do spróbowania. To jest dobre, zaproponuj mi coś. Zaproponuj mi coś. Mam ściągę, jakie mam piwa i co ja ci mogę zaprezentować? Może coś ciekawego? Wiesz co? Mało tego, bo ja przygotowałem na dzisiaj jedno piwo komercyjne. Z browaru Waszczukowe z klitorią ternateńską. Komercyjne, czyli normalnie tak, sprzedawane w sklepach tak. i tak dalej. Poczekaj na chwilkę, ja muszę tu pogrzebać. Ja muszę pogrzebać tutaj po tym transporterze. Bardzo ciekawa okładka, powiem ci, nawet nie wiem co to dokładnie. Jest kobieta z obca, nie z tej planety. Obca kobieta. Wąchająca w ogóle jakieś dymy. No, bardzo, bardzo interesująca okładka. O, znalazłem. Z browaru domowego No Name. No Name. No Name. Czyli browar No Name. Nie mogę podawać nazwiska, ponieważ weszło RODO i No Name. No, nie wiem. Po prostu No Name. No Name. Tak, piwo jest z Tarnowa. Tarnowa. Mogę powiedzieć. Z Tarnowa. A ja tylko tak pokażę. Jestem właśnie goszczony przez Urzapina też pysznymi, jak to się nazywa? Tartinki, czyli no jakieś ciasteczka z jakąś pastą, no jak widać rzodkiewka. Tak, ciasteczka to, z pastą. To też... powiedz coś, co to przygotowałeś? Ta pasta to jest zwykły serek fromage. Aha! To spróbuj. Spróbujemy. A ja za ten czas sięgnę po drugie szkiełko. Po dwa następne szkiełka. Ponieważ otworzymy dwa na raz. Dla porównania. Bo to z browaru No Name też jest z klitorią tarnateńską. Także... Z klitorią tarnateńską? Tak. Nie wiem, co to za roślina. Czekaj. Co by tu wziąć za ładne szkiełko? Nie ma ładnych szkiełek. Jeszcze jedno takie małe mam. Same ładne. Dobra, a jakbyś mi sięgnął, tam jest w rogu słoik. O. Jak widać, można również pić ze słoika. Tak, można pić. Ważymy, co lubimy. Browar trzech kumpli. Słoik będzie mój. Tak jest, ja z małych. I z czarnego pijesz, a ty z małych. Masz, a to jest szkło z browaru Birbir. Tak. A te cacynki bardzo dobre. Tartinki. Dobra, teraz słychać? Komercyjne piwo. Tak, komercyjne. Ale powiedz, co ty to mówiłeś o tym, że... Poczekaj, te dwa... naleję. Aha. Ale z tym samym dodatkiem, więc dlatego chcę je zaprezentować. Troszkę. Tylko tartinków nie polej. Albo można polać za sobie. Uuu, jaki kolor! Oh my god! No właśnie. Słuchajcie, tu jest kurde jakiś wręcz nawet fiolet. No, tak nie jest. Słuchajcie, nie wiem czy wy to widzicie. Czekaj, ja muszę tym do przodu. Nie wiem, czy widzicie ten kolor, ale ten kolor jest taki można powiedzieć, no rozwodniony fiolet. Tak, bardzo, bardzo dobrze to ująłeś, ponieważ klitoria barwi na niebiesko. I to piwo miało być niebieskie. Nie wiem, czy ono się ustało, czy po prostu się sklarowało. Zobaczymy to. O! O! Tutaj klitorii jest chyba troszeczkę więcej. Słuchajcie! Ja ze słoika. Tylko, że no tutaj tego niebieskiego nie widać, bo wiadomo, niebieski plus kolor inny dodaje właśnie... Chociaż jest tu trochę tego niebieskiego. Tak jest. Słuchajcie, te kolory niesamowite. Zobacz, przybliż słoiczek. Może słoiki. Ale te zapachy już do mnie dochodzą, jakieś takie ciekawe. Sobie nalałem, porówno żeśmy sobie
Wysokość ta sama. Tak, to jest co prawda inny styl, ale chciałem zobaczyć, porównać, czy kolory się będą zgadzać. Czemu inny styl? Wiesz co, bo to jest chyba APA z Waszczukowa. No, Blue IPA. A to jest American Wheat, czyli pszeniczne z mielami amerykańskimi. Ale ta klitoria to jest tylko i wyłącznie używana do zabarwienia, tak. Czy ma inne jakieś? Przypuszczam, że tylko do zabarwienia. To jest taki niebieski kwiatek, jakby tak, żebyście widzieli tej taki... Google, wygoogluję, tak, to pokażę. Tak, i bardzo świetnie, ponieważ nazwa klitoria odnosi się do łacińskiej nazwy clitoris, czyli łechtaczka. Czyli wiesz, jaki ma kształt. Tak. Dobra, spróbujmy. Czy, no to... czy ta klitoria coś wniosła? O, to jest klitoria komercyjna. Tak, to jest komercyjna. No zapach bardzo przyjemny, jak na komercyjne piwo. Czekaj, nie wiem, czy ty masz komercyjną. Nic ten kwiatek w zapachu nie wniósł. No! No, jak IPA, no jak amerykańska. Ten tylko kolor dodał. Nic, powiem szczerze... Nic takiego niesamowitego. Nic wow oprócz koloru. No kolor jest inny. To piwo, które piliśmy przedtem, to było wow. Tak. Tutaj tego wow nie ma. Ale oczywiście no cóż, no. Piwo takie lżejsze, można powiedzieć. Bardzo leciutkie. Leciutkie piwko na... To znaczy inaczej, bo w Polsce leciutkie to są około 5%, nie? Tu jest 5,5. 5,5, tak, i leciutkie. No. Ale ty teraz zaczynasz o tym alkoholu, a ja zawsze tak. Byłem alkoholomaniakiem, tak. Nie? No tyś mnie nauczył. Dobra, no to porównajmy. Bierzemy teraz domowe. No i zapach lepszy. Ale w smaku bardzo, bardzo podobnie. Kurde, też taki lekki, nie? Tak, tu jest w ogóle leciutko, bo to już jest pszeniczne, to jest takie piwko na lato. Ale to domowe mi bardziej jednak, ta lekkość domowego mi bardziej przypadła. Jeszcze raz spróbuję. No, ciekawe. No, taki napój, można powiedzieć, smakuje prawie jak, nie wiem, bezalkoholowy, tak. Ale ma w sobie oczywiście sporo tego alkoholu. Ciekawe piwo, no. Pierwszy raz piję takie piwo. Żeby było niebieskie. No, ja też pierwszy raz. I miało być o domowym, a my porównujemy do komercyjnego. Ale kolorami bardzo, bardzo podobne, aczkolwiek to domowe wydaje mi się, że jest bardziej błękitne, nie? Tak, bardziej tak. Fioletowe. Już widać trochę, można powiedzieć, tego... Błękitu. Delikatnie widać. I to piwo No Name Browar też tam się, można tak, powiedzieć, tak, rozstawiał. Tak, się wystawiał. To piwo startowało w konkursie, bo nie powiedziałem jeszcze o konkursie, który tam był, że były tam dwa konkursy dla wystawców na tym festiwalu piwowarów domowych. Pierwsze było na najlepsze piwo, drugie było na najlepsze stoisko. Oczywiście każdy, kto wchodził na festiwal, miał bilet, dostawał kod do aplikacji i głosował się przez aplikację. Oczywiście przy tej ilości osób, jak ci powiedziałem, że było 750 biletów sprzedanych, czy 800, aplikacja w momencie padła. Po prostu zbyt dużo naraz się ludzi chciało logować, ponieważ nie wyglądało to tak, że idziesz i próbujesz tam ileś piw i wtedy oceniasz, które jest najlepsze, tylko każde piwo mogłeś już po spróbowaniu ocenić od 1 do 5. Więc mogło nawet te 800 ludzi naraz wbijać na ten serwer, także to tam troszeczkę padło. No jest to gdzieś tam do poprawy przez organizatorów, ale wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy się ktoś z tych wystawców bardzo tak spinał, żeby wygrać. Nie? Wszystko było jako zabawa, ale nagrody były mega fajne. Za najlepsze piwo było uważenie tego piwa komercyjne w browarze zamkowym w Cieszynie, czyli będzie na rynku. Nie pamiętam, co wygrało. Coś wygrało. Okaże się z końcem roku pewnie. A za najlepsze stoisko
był wyjazd do Finlandii na zwiedzanie słodowni, jak się robi słód, gdzieś tam przez słodownię Viking Malt ufundowane. Było też w planach, że tam będzie również ważenie tego piwa, tego, od danego właściciela stoiska. Nie wiem, czy do skutku to doszło, ale nagroda fajna. Gdzieś tam, wiesz. Ty mówiłeś, że miałeś bardzo ciekawie to piwo pokazane, ale udało się tobie, czy jednak ktoś inny? No niestety nie. Dostałem wyniki, ale była taka prośba, żeby ich nie upubliczniać, także... Ale zdjęcie możemy pokazać? A tak, oczywiście, no. Nie, tylko chodzi o same wyniki, bo wiesz, no każdy się stara mieć jakieś to stoisko, nie? I potem jak się zobaczy tam na powiedzmy 50 czy 48 miejscu, no to może mu być przykro jeszcze, wiesz, gdzieś to tam jak wynik wypłynie. Po co robić, jak to robimy dla zabawy, dla fanów? A czym charakteryzowało się to najlepsze stoisko? Pamiętasz? Co tam było takiego innego niż w... Innego? Były Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny? O! Tak. Tak. Powiem szczerze, bo to wygrał Janek Galumski z Warszawy. Bardzo, bardzo utytułowany piwowar domowy. Zresztą nie jedną nagrodę tam dostał, tylko więcej. No, był ode mnie, ja wiem, ze 30-40 metrów, także nie do końca wiem, jak było, ale oczywiście motyw muzyczny z Gwiezdnych Wojen co chwilę było słychać, także nie wiem, czy on to puszczał, jeśli ktoś za niego zagłosował, czy jak, no za daleko, ja miałem swoją robotę, zresztą parę tak zwanych fuck-upów mi się przydarzyło, ale to tak jak mówię, pierwszy festiwal. Nie wiedziałem, czym się to je, teraz już wiem, już pewne rzeczy poprawię. No, między innymi na godzinę przed otwarciem bramek rozszczelnił mi się kranik do nalewania piwa. I zalałem całe stoisko i musiałem go praktycznie od nowa składać. Godzinę przed. Ale przynajmniej pachniało. Tak, jak to stanął, to się przykleił do podłogi. Obyło się kleiło. Także było... mega ciepło i było bardzo dużo roboty. No cóż, słuchajcie, piwo jak denaturat, ale smak... Jak denaturat. Nie, smak jest taki łagodny, tak, lekki. No słuchajcie, jak kiedyś będziecie mieli okazję spróbować, ja myślę, że warto na takie letnie dni... Powiem szczerze, że nie wiem, ile ono kosztuje. To znaczy wersja domowa, wiadomo, że nic nie kosztuje. Ale to z browaru Waszczukowe, no może mieć horrendalną cenę. Nie wiem, ile ta klitoria kosztuje, ile się jej dodaje, nie? No wiesz, no piwo jest piwem, ale ten dodatek może być horrendalnie drogi, nie? A mam jedno piwo z dodatkiem, drogim dodatkiem. Tak mi się wydaje, że go mam. Ale to już znowu później. Tak jest, tak jest. Jeżeli chodzi o, bo próbowaliśmy już razem pić piwo ogórkowe, tak. Pić piwa jakieś o dziwnych smakach. Czy tak. Na tym festiwalu też były jakieś niesamowite smaki? Były. Co tam takiego było, co nie widziałeś nigdy? To znaczy nie. No widziałem. Raczej nie. No połowę nie widziałem, że to można dodać w ogóle. Ale między innymi ostatnio mój kolega z blogu Piwne Podróże, Tomek Gebel, poszukuje kogoś, kto uważał piwo z fiutem. Jeśli ktoś się do tego przyznaje, nas ogląda, napiszcie do Tomka. Piwo z fiutem? Tak. Też nie wiedziałem, co to jest. To był porter, a fiut to jest sok z buraków. Aha. Taki bardzo gęsty, zagęszczany. No to? Tak się po polsku nazywa. Słuchaj, burak ma dużo chyba żelaza, nie wiem czego. To może być bardzo dobre piwko. No, Tomek go właśnie chwalił i chciał się skontaktować z piwowarem. Ale no, na razie chyba nie znalazł. Nikt się do niego nie przyznaje. Dobra, no to my sobie tu posączymy. Wasze piwo niebieskie, wasze zdrówko. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.